Tak, właściwie ten film powinien być pierwszym filmem na tym kanale, mającym w zamyśle przekazywanie informacji jak najprościej o pieniądzach i wszystkich związanych z nimi sprawach oraz także o oszczędzaniu czasu. Wiadomo, czas to pieniądz, a pieniądz to czas. Jak zauważyliście, ten film jest dopiero czwartym filmem na tym kanale. Jednak przyszedł wreszcie czas, aby formalnie rozpocząć rozmowy na temat finansów z naciskiem na finanse osobiste, które w zamyśle są głównym tematem tego kanału. Zatem zaczniemy dzisiaj od zdefiniowania bazy dla finansów osobistych, a mianowicie najprostszego równania, które nimi rządzi. Jaki jest wzór tego równania i co ono wnosi do Twojego życia, o tym dowiesz się za chwilę. Cześć, z tej strony Marcin z bloga prostoopieniądzach.pl, bloga o oszczędzaniu, zarabianiu i inwestowaniu pieniędzy, a także oszczędzaniu i efektywnym wykorzystaniu czasu. Jeśli jesteś zainteresowany pomnażaniem swoich pieniędzy, właściwym nimi zarządzaniem i optymalnym wykorzystaniem czasu, jaki masz do dyspozycji, proszę Cię o subskrypcję tego kanału. Ale przejdźmy do rzeczy. Typowe postrzeganie finansów wygląda dość schematycznie. Ja również miałem takie. Otóż, początkowo postrzega się finanse jako coś w rodzaju rocket science, czyli coś bardzo skomplikowanego, co wydaje się, że tylko osoby studiujące finanse, oczywiście na dobrym uniwersytecie, są w stanie poznać i opanować. Takie osoby są automatycznie skazane na sukces, oczywiście przede wszystkim pieniężny. Przyznaję, że ja również sam ulegałem takiemu uproszczeniu. Oczywiście wiedziałem, że obszar finansów jako wiedzy związany jest z dużą ilością matematyki, dużą ilością modeli, w ogóle dużą ilością wiedzy i teorii. Wychodzi się z założenia, że musisz to wszystko opanować, nauczyć się liczyć te wszystkie skomplikowane modele. Oczywiście taki etap w swoim życiu również miałem, zajmowałem się tym, obliczałem wszystkie te, wydawało mi się, niezbędne zakresy. Opanowywałem poszczególne obszary wiedzy. Między innymi liczyłem rentowność kolejnych instrumentów finansowych, wskaźników finansowych, giełdowych i innych. Ale oczywiście ciągle nie dawało mi to świadomości, że wszystko wiem z zakresu finansów. W Twoim przypadku pewnie tak samo i innych ludzi jest, że im dalej brniesz w teorię, tym bardziej orientujesz się, jak dużo jeszcze jest przed tobą. Powiem więcej, dopiero wtedy widzisz, jaki obszar wiedzy masz jeszcze do poznania. Zapewne myślisz, że w takich momentach, że albo będziesz znał wszystko, albo przynajmniej sporo, żeby w ogóle móc zajmować się finansami. Oczywiście szeroka znajomość finansów jest potrzebna, ale nie jest niezbędna, aby poprawnie zarządzać i zajmować się swoimi pieniędzmi. Jak wygląda rzeczywistość? Zgodnie z regułą Pareto, lub inaczej regułą 80 na 20, prawdopodobnie już tylko 20% pierwszych działań da Ci 80% wyniku. Co to oznacza? Że niewielka ilość działań lub 20% wiedzy, cokolwiek to znaczy, da Ci konkretne wyniki. I dalej oznacza to, że finanse są łatwe właśnie w tym zakresie tych 20%. Łatwiejsze niż się wydaje. Szczególnie łatwe są finanse osobiste. Wystarczy opanować tylko niewielki zakres i to wcale nie chodzi o jakąś zaawansowaną matematykę, aby osiągnąć poważny wynik właśnie te pożądane przez nas 80%. Podsumowując, niewielka ilość działań w zakresie czy w obszarze finansów, czyli tylko te 20%, da Ci dużo, bo właśnie 80% wyników. Tak właśnie działa zasada Pareto. Nie zrozumcie mnie źle, ale uważam, że super skomplikowane modele inwestycyjne z zakresu inżynierii finansowej wcale nie są skuteczniejsze niż najprostsze metody zarabiania pieniędzy.
Wkrótce powiem, dlaczego tak się dzieje, jakkolwiek powodem jest przede wszystkim zjawisko tak zwanego kalendarza inwestycyjnego, które udowodni, że najbardziej skomplikowane równania wcale nie dają najlepszych efektów, a wręcz przeciwnie, te proste działania, czyli te nasze wspomniane 20%, da Ci właśnie pożądane 80% wyniku. Przejdźmy w końcu do tego równania, o którym była mowa na samym początku. Myślenie o bogactwie odnosi się do najprostszych na świecie zasad, czyli zasady, aby wydawać mniej niż zarabiasz. Wszystko, czego potrzeba, to jego prosty obraz, wyrażający się wzorem, jest tutaj przedstawiony na tym slajdzie, czyli bogactwo lub inaczej oszczędności, to są dochody minus wydatki. Jak zauważyliście, w nawiasie znajduje się słowo oszczędności, bo tak właśnie one powstają. Naturalnie niektórzy teraz powiedzą, że to oczywiste, ale istotnym czynnikiem jest jeszcze czas, który odgrywa tutaj kluczową rolę. Że bogactwo nie buduje się w ten sposób, że 2 miesiące to jest trochę za mało czasu. Zgoda, ale jeśli to działanie, czyli tą nadwyżkę dochodów nad wydatkami będzie się stosowało przez 10 lat, wówczas obraz wygląda już zupełnie inaczej. Przy 20 latach takiego działania będzie jeszcze lepiej. Bogactwo zacznie rosnąć. Co zatem robić? Jeśli wydajesz więcej niż zarabiasz, oddalasz się od swojego celu. Zakładam, że jeśli oglądasz ten kanał, to Twoim celem może być wolność finansowa. Że jeśli wydajesz więcej niż zarabiasz, to docelowo istnieje spore prawdopodobieństwo, jeśli nie pewność, że popadniesz w końcu w długi. No bo nie da się deficytu ciągnąć w nieskończoność. Jeśli jednak zarabiasz więcej niż wydajesz, gromadzisz bogactwo, tworzysz oszczędności. Im większa jest różnica między dochodami a wydatkami, tym szybciej tworzysz bogactwo. A zatem, aby osiągnąć bogactwo lub przynajmniej zmierzać ku niemu, są tylko dwie metody. Wydawać mniej lub zarabiać więcej. Oczywiście przy założeniu, że Twoje wydatki są mniejsze niż dochody. Wydaje mi się, że wydawanie mniej jest czymś, co możesz zrobić stosunkowo niewielkim lub minimalnym wysiłkiem. Zarabianie więcej wymaga już nieco więcej zachodu. I tutaj zapewne pojawia się pytanie, od czego zacząć swoją drogę. Moja propozycja w pryzmacie finansów osobistych jest taka, że powinno rozpoczynać się od budżetowania własnych pieniędzy, czyli zaplanowania swoich wydatków oraz ich rzeczywistej ewidencji. Kończąc, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału oraz do wizyty na moim blogu www.prostoopieniądzach.pl. Na razie tyle. Cześć.